Tenże sparing z Miedzią Legnica zakończył okres przygotowawczy, jeśli chodzi o tą pierwszą fazę, o zgrupowanie w Grodzisku. Jak pan oceni cały ten okres, bo nie będę pytał o dzisiejszy sparing? Pozytywnie, ale nie bardzo pozytywnie, bo kilku zawodników nie widzieliśmy na meczach kontrolnych, a te mecze kontrolne dla nas były najważniejsze, bo tu trzeba było wybiegać, tu pewne rzeczy w chwilach słabości pokazać się z dobrej strony i tego czasami zabrakło, czy w dzisiejszym meczu, czy w tych poprzednich spotkaniach. No i tak jak wspomniałem, no, niektórzy zawodnicy mają, mam nadzieję, drobne urazy i ich dzisiaj nie zobaczyliśmy, czy nawet też w poprzednim meczu. Dzisiaj przegraliśmy, bo wyglądaliśmy gorzej, jeśli chodzi o poczynania na boisku. Dostaliśmy 3 bramki. Częściej też się ślizgaliśmy. Mieliśmy większy problem tu z utrzymaniem równowagi, bo to takie jakieś specyficzne boisko było i niektórzy zawodnicy się wywracali po zagraniu piłki, czy przed zagraniem i czasami to śmiesznie wyglądało. No ale ważne, że zagraliśmy, druga połowa zdecydowanie lepsza. Wiadomo, że też składy były troszeczkę inne u nich, u nas, ale druga była lepsza, ale też nie ustrzegliśmy się błędu i dostaliśmy bramkę i tyle. To jest gra kontrolna, gdzie na zmęczeniu, dużym zmęczeniu nawet, trzeba zgrywać się i to jest etap. Wynik jest tu sprawą drugorzędną. Przyjemnie jest wygrywać, nieprzyjemnie jest przegrywać, a jeszcze 3-0. No ale tak to było. My zakładaliśmy na początku sparing ze Śląskiem właśnie. Jakość tych drużyn miała wzrastać i myślę, że też było, bo Miedź to jest drużyna, która jest złożona z bardzo ciekawych zawodników. No w pierwszej połowie to było widać. Garguła, Łobodziński i Barczak to jest trójkąt, który nas rozłożył i z tamtej strony poszły podania kluczowe, a ci chłopcy zdobywali Mistrzostwo Polski i to kilka tych mistrzostw i potrafią grać w piłkę, a my im dawaliśmy za dużo miejsca i oni to wykorzystali. Trenerze, króciutko jeszcze plan na najbliższe dni i tak naprawdę nad czym będziecie pracowali już po wylocie do Hiszpanii? Będziemy chcieli więcej popracować nad grą ofensywną i dlatego to jest bardzo ważne, jakość murawy i sparing partnerów i zobaczymy, no przede wszystkim tam też będziemy się poznawać dalej, bo tu byliśmy 10 dni, czy tam 9 dni i tam będzie następny okres i zobaczymy jeszcze, może dwóch nowych zawodników do nas dołączy, mam na myśli jednego, który tu dzisiaj był, Żagiel, jest to młody chłopak, który pokazał się z bardzo dobrej strony, jak wszedł i nie było widać u niego presji, a nawet kilka razy w przeciągu tego krótkiego okresu dostał piłkę w polu karnym i na pewno myślę, że on z nami pojedzie i może jeszcze jeden zawodnik, zobaczymy.